Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam w kolejnym odcinku z The Planet Crafter. Moi drodzy, no mamy ten meszek, robimy sobie powoli florę. Ja tu więcej dorobiłem już tych schodków, czy schodków, to platform w sumie. Tylko teraz jest coś innego fajnego. Jest coś innego fajnego, bo możemy w końcu zrobić sobie dekonstrukcję P2. I oczywiście sobie zrobię od razu. Mamy tu P2-eczkę. I tak, ogólnie przeniosłem sobie platformę wydobywczą z irydu na aluminium. Dlaczego? No, dlatego. Chcemy jak najwięcej robić sobie stopów. Nie mamy teraz żelaza akurat, ale to nie jest problem. Zaraz sobie pójdziemy i go wyzbieramy. Ale jednak, no, potrzeba nam aluminium. To jest dosyć istotne. I raczej bez tego się nie obędzie. Tu mamy irydzik, sobie irydzik oczywiście zostawimy. No to też się tam ładnie ogarną. Tu jest uran. Dobra, tu jest uranik i tu mieliśmy jeszcze uranik. Sobie to ładnie zestakujmy. Nie róbmy syfu. Ja w ogóle tych skrzynek tutaj będę chciał się pozbyć. Zostawię sobie tylko i wyłącznie te skrzynki takie na ścianach. Z tego powodu, że główne magazyny surowcowe będę chciał zrobić gdzieś na zewnątrz, ewentualnie w jakimś miejscu dosyć takim, no, niewidocznym. Tu jest za dużo skrzynek, nie podoba mi się to. Tylko tak, woda, priorytet, to raz. Dwa, będę z pewnością chciał pójść teraz w tamtą stronę. Tylko gdy już tam pójdziemy, to od razu doliczymy sobie siarkę i zaliczymy sobie osm, bo chcę jak najwięcej teraz zainwestować w po prostu produkcję nie tylko surowcy, ale i również terraformację. Bo no, kulejemy z tym, no nie będę wysoko mówił, kulejemy z tym. Chcę zwiększyć ciśnienie, chcę w końcu się tutaj tej teleportacji po prostu jakoś doczekać. Bo naprawdę jest to irytujące, gdy nie możemy się w ten sposób poruszać. Wszędzie mamy daleko. No niestety, nogi na loterii. Nie wygraliśmy, tak? Więc no przydałoby się to w końcu zrobić. Tu wgram na myszce, która jest głośna, więc dajcie mi sekundę i już jest cicha. Dołożyłem półmik na myszkę. Fajnie, nie? Dobra. To zostawiamy. Myślę, że... Jedną fasolę... Dobra, jedna fasola niech będzie. I ze dwie wody. I myślę, że to mi wystarczy. I idziemy zobaczyć, czy możemy dekonstruować sobie te różne rzeczorki. Ja tutaj ten uran, powiem wam, osobiście jeszcze zbierałem no z pół godziny, lekką ręką pół godziny. Więc no, wydaje mi się, że naprawdę pozbierałem cały. Chociaż tu jeszcze nie byłem, być może gdzieś tu jeszcze znajdę. Mam nadzieję, że nie, bo już grę wyłączałem, więc ciekawe, czy też się nie zresetowało. Ale też nie widać tego uranu. Chcę zobaczyć, czy możemy już dekonstruować różne rzeczy. Ciekawe. I jestem ciekaw, co z tego poleci, bo jak polecą mikrochipy albo super stopy, to byłoby fajno. Tylko czy tu były jakieś rzeczy do dekonstrukcji? To też jest pytanie numer dwa. To jest pytanie numer dwa. Czy tu były rzeczy do dekonstrukcji? Były. Płytka drukowana. No i kurwa, zrobili mi surprise. Wykorzystywana w zaawansowanych przepisach. To jest coś, czego się nie spodziewałem. I jestem trochę... Jest mi trochę przykro. Jest mi trochę przykro, bo myślałem, że jednak to będzie coś, co będę mógł sobie wykorzystać już w tej chwili. A jednak dupa. Jest mi przykro. Ale mnie to chyba nie było. Nie wiem jakim cudem, ale mnie tu chyba nie było. Ominąłem taką rzecz. No pewnie nie było mnie. Jakim cudem mnie tu nie było? No byłem. Ubrałem. Kosmiczny fraktowiec Sirella 4. Dziennik maszynowy numer 436. Dziś rano, w 17 dniu podróży na Stigmar, nasz statek z niewyjaśnionych przyczyn wyszedł z prędkości nadprzestrzennej. Narzędzia nawigacyjne zwariowały, zaś statek stracił całą moc, zupełnie jakby pochłonęło ją coś z zewnątrz. Próbujemy wylądować awaryjnie na tej planecie, nieznanej planecie. Nie wiem, co tam zostaniemy, na jej powierzchni zdaje się szaleć ogromna burza. Oby nam się udało. Czy ja tu naprawdę nie byłem? Czy ja olałem całkowicie to miejsce? Czy mogłoby tak być? To jest aż nierealne, no. To jest aż po prostu dla mnie nierealne, że mogłem zrobić coś takiego.
Naprawdę. Aż mi dziw bierze, że mógłbym zostawić tutaj takie rzeczy. Dobra, myślę, że ten magnez zostawimy. Magnezik sobie zostawimy. Tytan chyba też. Kobalt na pewno zostawimy. Weźmy sobie to kosmiczne jedzonko. Wrócimy się, zostawimy przedmioty. Już wiemy, co z tego dropi. Płytki drukowane, to jest bardzo ciekawe. Chyba, że tu z tymi itemki. Tu jeszcze różne rzeczy są, wow. Wow, wow. Dobra, ale tak. Jeżeli już chcemy zostawić te przedmioty i iść dalej, no to trzeba tu większą skrzynię postawić, to na pewno. Kurczę, ale czym są te płytki? Do czego są te płytki drukowane, zaawansowane? To troszeczkę śmieszne, wiecie, bo patrzcie, płytka drukowana, zaawansowana. To raczej jest no, potrzebne ogólnie w elektronice, prawda? Bo problemem jest to, że my tutaj praktycznie tych płytek nie wykorzystujemy w żaden sposób. A płytka drukowana to jest dosyć taki prymitywny wynalazek. No ogólnie SMD, no, dla nasze czasy, no to jest coś takiego, wiecie, wow, bo to jest naprawdę mikroskopijna architektura elektroniczna. Ale no wydaje się, że na takie czasy planet krafterowe, gdzie już tam mamy jakąś podróż nadprzestrzenną, gdzie mamy jakieś takie pseudodrukarki, które sobie no, drukują przedmioty i to takie dosyć zaawansowane, to już nie jest plastik czy co innego, tylko naprawdę to już jest takie zaawansowane. To raczej no tych płytek drukowanych już potem bym się nie spodziewał, bardziej już bym, nie wiem, jakąś obsługę krzemową, czy... no nie wiem, no krzem to ogólnie potrzebny w elektronice, ale no wiecie, bardziej bym myślał na temat takiego wykorzystywania innych surowców niż te, które znamy w tej chwili. A tutaj, no jak widać, płytka drukowana zaawansowana. Ciekawe. Nie tego się spodziewałem. Znaczy, to nie jest źle, bo być może po prostu twórcy nie przemyśleli tego dokładnie. Wiecie, no ja na to patrzę pod względem takim nie elektronicznym, tylko bardziej, no dla mnie SMD to jest rzecz taka dosyć powszechna, nie? Ja w tym robię, ja to naprawiam, ja w tym grzebię, ja wiem, jak to działa i no, wiecie, to jest troszeczkę co innego, to już jest w ogóle kobalt. A, i to była ta jaskinia, okej. Okay. Dobra, to mam już co chciałem. Mam już co chciałem, możemy wracać. Więc no, dla mnie to nie jest wcale zaawansowana płytka, bo wiem, jak płytka wygląda. Tam naprawdę na tych płytkach nie ma zbytnio nic zaawansowanego, no chyba, że mamy jakieś układy scalone, takie no z mikroukładami, mikrokontrolerami. No dobra, to tak. Bo tego nawet bez mikroskopu nawet nie ogarniesz, nawet nie zobaczysz tego zbytnio, nie będziesz wiedział, co to jest. Tak, jak najbardziej. Sam używam mikroskopów do lutowania i powiem wam osobiście, że w niektórych aspektach to sobie nie wyobrażam w ogóle pracy bez tego. No zobaczcie, to nie jest zaawansowana płytka. No, to jest kilka układów, kilka jakichś procesorków, chipów i tyle. Jakieś nawet chyba wyjście AV chyba jest. O Jezu, jakieś widzę, że złącze na taśmę, kondensatory. Tu są nawet chyba foliolizowane. A po to jakieś rezystorki, jakieś żółte, no nie wiem. I mi się w sumie nie spotkałem z tymi żółtymi, no ale być może. No więc mówię, no dla mnie to wcale nie jest jakieś takie wow, ale no rozumiem twórców. Żeby nadać takiego zaawansowania, no dali tą płytkę, która ma po prostu stymulować troszeczkę taki lepszy etap, trudniejszy etap w tej grze. Już bardziej na przykład ten chip, który mamy do drukowania schematów, jest dla mnie zaawansowany niż to. No i ciekawie. Dobra. Tak naprawdę to chciałbym sobie iść jeszcze tutaj, bo muszę zrobić jeden wybuchowy proszek. Zapytacie po co? A no po to, że chcę zrobić sobie tutaj zaraz... bla 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 bla... Czekajcie... Obsydian, bioplastik, kwarc pulsorowy, siarka tu, osmy tu... Wybuchowy proszek może i ze mną. Chciałbym sobie zrobić w końcu...
coś do niszczenia przedmiotów, bo tam jest już full. Ja już nie mam w ogóle tam, gdzie przedmiotów składować. Nie mam, po prostu nie mam. Lipa totalna. Tyle, kaplica. A żeby cokolwiek dalej robić, to też muszę zbierać troszkę żelaza. Sobie to pozbierajmy. Widzicie, jest po prostu full. I ja już nie mam co z tym robić. No to pewnie żelazo po prostu tutaj trzeba włożyć. Ale no nie mam gdzie tego wkładać już. Nie mam, po prostu nie mam. Jeszcze widzę, że tytan i żelazo faktycznie, no jeszcze by było gdzie. Ale reszta, no niezbyt. Niszczareczka. No dziwne, kiedyś dało się normalnie kłaść. Teraz się już nie da. No kiedyś się dało, teraz się już nie da, niestety. Dobra, no nie szkodzi. Cały magnes, cały kobalt. Automatycznie jeszcze zawartość, kiedy klinek jest pełny. Włącz. Coś mnie tam kuleje. Mam nadzieję, że teraz troszeczkę nam to przyspieszy. Pyk, pyk, pyk. Nie sądziłem, że my tyle będziemy mieć krzemu, naprawdę. Ja mówię w ogóle czegokolwiek. Surowcy jest tutaj pełno. Tych surowców jest tutaj pełno. Dosłownie. W ogóle sobie tutaj powrzucam też po jednym żelazie i dzięki temu to żelazo, nawet jak już będzie tu zapełnione, to się będzie dalej bezproblemowo zapełniało. Widać mniej więcej, które są już pełne. No krzem, tytan naprawdę jest full. Możemy włożyć w ten sposób. Dobra, idziemy kolejny recykling zrobić. Prawdę bez tego sobie teraz nie wyobrażam funkcjonowania. Tak naprawdę to ja nawet chciałem to zrobić już wcześniej, poza odcinkiem, pójść właśnie po ten iryt, bo brakowało mi jednego osmu. Brakowało mi jednego osmu i chciałem zrobić poza odcinkiem, ale potem zauważyłem, że brakuje mi proszku wybuchowego i no niestety się skończyło na tym, że zniszczyłem tylko wydobywanie na irydzie. Nic innego. Totalnie nic innego. Dobra, tu już jest full. Tu już jest full, więc to możemy sobie już tu niszczareczkę włożyć, zostawić. No i dobra, wydaje mi się, że to jest pora, żeby cokolwiek zacząć działać pod względem wiertła. Ile jest zmiany? W ogóle widzę, że już... Oh shit! Ja coś zrobiłem. Gdzieś zostawiłem. Gdzie? Nie wiem. Gdzieś wywaliłem kapsułkę z tlenem, z jedzeniem, ze wszystkim. Ale jestem lam. A wiem, pewnie odłożyło mi tutaj to. Pewnie tak. Dobra, no nic się nie stało, przeżyliśmy. Full nawet rzeczy, w sensie full napełnienia, zdrowia, wszystkiego. Więc luz, bluz i orzeczki. Nic się nie stało. Dobra, tylko tak, jak wygląda sytuacja tutaj? To nam daje ciśnienie 17 na sekundę. To nam daje 450. No jest różnica. Jest różnica. Więc tak. Przyjaciele, wy jecie w podstaweczkę. Widzę, że dużo żelaza i dużo aluminium. Bardzo mnie to cieszy. Tylko gdzie te nasze kraby sobie postawiłem? Pewnie gdzieś tutaj, no. Raczki, pajączki. Brakuje mi już stopów. To też nie jest problemem żadnym. To też nie jest problemem, bo sobie zaraz zrobimy tego od cholery. No mamy tego aluminium. Tutaj nawet mamy zrobiony piękny zestaw, więc robimy sobie stópki. I właśnie ten etap gry już lubię, gdzie naprawdę tych stópek to no, możemy sobie natrzaskać. Jedynie mówię, nas teraz ogranicza aluminium. Nic więcej. Nic totalnie więcej. No i osm, no. Pewnie brakuje nam osmu, no niestety jest zero.
Ale ta reformacja powinna teraz naprawdę dosyć mocno skoczyć. Tutaj tego się myślę, że pozbędziemy, bo to już jest nam niepotrzebne. Zabrakło mi miejsca. Hi. Co ja teraz z tym zrobię? Nie wiem. Zróbmy sobie tu jeszcze jedną skrzynkę. Stópki, przynajmniej tak tymczasowo. Totalnie tymczasowo. Pewnie też jakieś surowce powylatywały. No ale jest diametralna zmiana pomiędzy P3 a P4. Sądziłem, że wręcz aż taka. Już dawno bym to zrobił. Jakieś aluminium wypadło? Tak. Wypadło mi aluminium. No i widać, że teraz te krabiki sobie tutaj ładnie chodzą. No co prawda pozbyliśmy się sporo stópek. Pozbyliśmy się sporo osmu, więc teraz będę chciał bardziej na osm nawet pójść. Co jeszcze? Podgrzewacze P3 nam jeszcze zostały. Teleporter nadal mamy. Nie mamy prętu nad stopu niestety. Właśnie, antena komunikacyjna. Tego też nie mamy zrobionego już od X czasu. Generator glonów P2 też by się przydało zrobić. Rozsiewacz kwiatów. Bo to naprawdę aż wstyd, że jeszcze tego nie zrobiłem. Nalokowało mi nawozu, z tego co pamiętam. Trzeba byłoby te złote kwiatki wszystkie powywalać. Uprawka się ładnie ogarnia. No właśnie, mamy tu złote nasiona. Zróbmy sobie te rozsiewacze kwiatów. Niech to będzie tu jeden. Drugi. Tak jak powiedziałem, dzisiaj idzie taka terraformacja na maksa. Te wszystkie złote nasionka idą do rozsiewacza kwiatów. I zaraz zobaczymy, jaka jest różnica między rozsiewaczem kwiatów a tym biocoś tam. Mamy rośliny 9,2 grama. I tlen mamy 966, 600%. 9,2 i ile tam było? 600? 966. A to nam daje 78. Oj, Shiro. Zamiast się bawić w kopalnie, to ty powinieneś kwiatki sadzić. Ty powinieneś Shiro kwiaty sadzić. Zobaczcie, no tak naprawdę wszystkie tuski nulny, srulny i tak dalej, to wszystko powinno być już dawno posadzone. To wszystko powinno już nam to bio tam napędzać, zasilać, no wszystko robić. A my nadal nie mieliśmy tego zrobionego. Ja w ogóle sobie zrobię tu kapsułkę. Czy mogę zrobić ją na górze? No mogę. Gra nam o dziwo pozwala zrobić, nie pozwala nam połączyć, ale pozwala za to postawić tu, gdzie jest rakieta, chałupkę, bazę. Dobra, zbieramy wszystkie nasionka, pana Tuska też zbieramy. Kurde, to już zaczyna rosnąć, to nie są zabawy, to nie jest zabawa, to już jest prawdziwa deweloperka. Kwiatki sobie posadźmy. Niech rośnie, niech terraformacja jak najbardziej nam tutaj daje wycisk. Ładnie kwiatki działają. Wiem, że tego nie powinienem robić, ale zrobię kolejną skrzynkę, bo chcę sobie zdekonstruować tamte rzeczorki od kwiatów, żeby się już nie myliło. Tu też kolejne aluminium, nie? Tak, dobra, czy ja jeszcze mogę zrobić tych kwiatów trochę? Nie mamy nawozu. Nie wiem, czego potrzebuję do nawozu, bo chyba go jeszcze ani razu nie robiłem. Chyba całość, co mieliśmy tego nawozu tutaj, to tak naprawdę był nawóz ze znalezienia. Wydaje mi się, że tam był potrzebny melon. Nie melon, bakłażan. Iglony. Czyli
No, na razie jesteśmy w dupie, bo potrzebujemy nadal jednego glona. Glony są tu, więc na luzie. Musimy zrobić sobie jak najwięcej glonów, jak najwięcej bakłażanów, żeby cały czas mieć dostęp do nawozów i do glonów. W ogóle te glony tu się pobagowały tutaj, ale okej. Ale okej. Więcej nie ma, ledwo 3. Mam nadzieję, że podwójka będzie rosła szybciej i będzie dawała glonów też więcej. To mam nadzieję. Teraz to rośnie. No, jakoś nie widzę specjalnej różnicy z czy bez. W ogóle mamy tu flarę. Użyj, aby rozświetlić miejsce różnymi kolorami. Dokonaj do konstrukcji, by się jej pozbyć. Ciekawe, czy to nie jest taka, wiecie, całkowita flara, w sensie, że ona jest non-stop. Jest nie zawsze. Być może na statki byłaby dobra. Tyk. Na razie niech sobie tutaj co stoi. Potem te kopułki nam trochę miejsca zajmą, nie? W ogóle próbki bakterii można było porobić, czyli potrzebujemy dużo nawozów. Zróbmy również warzywnik, bo mamy sporo aluminium, mamy sporo... O! Informacje witalne, fajnie. Mamy sporo aluminium, mamy sporo innych rzeczy. Ja bym sobie tutaj zrobił warzywniki, no bo wcześniej mi brakowało energii, no ale już jej nie brakuje. Więc tym bardziej bym sobie tutaj to zrobił. To wiecie, no ja jestem, mówię, pedant. Mega pedant. Więc ja sobie chcę to ładnie poustawiać. Kurde, nie kliknąłem kontrola. Nie kliknąłem kontrola. Teraz kliknę, spokojnie. Krzyczcie na mnie, posłyszę przez monitor jak krzyczyta. Słyszę jak krzyczyta. Raz i dwa. W szczególności, że nie boję się za surowce, bo naprawdę mam ich sporo. I chuj wykrakał. Czego nie ma? Aluminium? Nic nie szkodzi. I tak musimy pójść po pokłażonych, których nie mamy. My nie mamy nasionek. Znaczy, wiem, gdzie te nasionka mogą być. Jedyny profit. No ale dużo tego nie ma faktycznie. Chodźcie pasolka. Chodźcie pokłażaniki. Szybki. Czy jakieś glony się pojawiły już? Chyba jeszcze nie. Kule rośliny 23 gramy. Tlen 350. Też ładnie. Robi zabrakło do warzywnika. Butelki z wodą. Wow. Tego to bym się naprawdę nie spodziewał. Naprawdę cały zapas wody mi się... Tak, cały zapas wody... Czy tu była chyba woda? Cały zapas wody poszedł w pizdu. Pizdu, gwizdu. Gwizdu, gwizdu, całkowicie. Dobra, ale i tak nie mamy w tej chwili bakłażanów. Sobie to zwróćmy tu. Możemy zjeść jedną fasolkę, nie przeszkadza. Oczywiście to dalej pójdzie w odstawkę. I teraz tak myślę sobie, skąd wziąć dalsze rzeczy. Skąd wziąć dalsze rzeczy? Pewnie kwiatki się porozsiewały. I w ogóle wiecie co? Ja tutaj tą trawkę. Ona i tak ma no ile? Energię minus 13, nie? To nie jest dużo. Może potem to będzie dużo, ale na razie nie jest to dużo. Zrobiłem sobie po prostu podwójną trawę. Gdzie rozsiewamy kwiaty i obok trawkę. Rozsiewamy kwiaty, obok trawkę. Rozsiewamy kwiaty, obok trawkę. W ogóle nie przyniosłem sobie kwiatków, które tu powinny być. Żeby też się pozbyć tego tak tutaj z widoku. Gdzie to jest? W ogóle to jakbyśmy zrobili sobie proszki wybuchowe. Znajdź i umieść w nim aktywator, by zwiększyć wydajność pobliskich maszyn. Ciekawe, w jaki sposób to zwiększa też tą wydajność tych maszyn. Może nie byłoby głupie to pójść i sprawdzić. Dobra, tu jakieś kwiatuszki.
Mi chyba jeszcze jedna tylko została, więc... Oko loko. Opa. I ile mi zostało jeszcze miejsc na kwiaty? Tu są kwiaty wsadzone, tutaj tusk też jest wsadzony, to tak, tutaj nie ma i tutaj, rozumiem, też nie ma. Czyli dwa miejsca tylko i wyłącznie. Też nie za dużo. Teraz sobie wrzućmy już te rzeczy. Pomogło trochę tych... Tak, krzemu nam sporo poszło. Magnezu widać, że nie. Czy krzemu nam dużo poszło? Dobre pytanie. Dobre pytanie. No, chyba trochę jednak doszło do tego krzemu. Ale w szafce i tak jest miejsca. Znaczy nie ma miejsca, więc... Może jeszcze kobalt się tam znalazł gdzieś. Ale reszta idzie do wywalenia. Reszta idzie w aut. Tylko, że tutaj nie ma żadnego takiego, wiecie, kompaktowego destroyera do tych przedmiotów. I autoremovera. Coś by się przydało. Na minimapę można było zobaczyć, czy już przypadkiem nie możemy zrobić. Ale chyba naprawdę tą wydajność maszyn być może nawet bym zrobił. No i chyba mam już też max żelaza, czy nie? Nie, chyba jeszcze. Chyba jeszcze nie. Krytyczny poziom tlenu. Luksus. Jeszcze tytan był. Dobra, stópki sobie tam zanieśmy. No wiecie co, chyba naprawdę zrobię to. Wziąłem te dwa kwiatki. Wiem, że jeszcze miałem iść po tamte kwiaty. I po nasionka. Tu jeszcze jest aluminium i wszystko jest. Jest co robić. Jest co robić. No i tutaj nie mamy nawet co wsadzić. I pytanie, albo nie ma aluminium w ogóle. Kobalcik jest pełny, magnes nie jest pełny. Po prostu nie było nic, dlatego. Wiele to wyjaśniło. Dobra. To ja chciałem zrobić. Chciałem zrobić ten ulepszacz. I tu do tego mi jest potrzebny wybuchowy proch. Dwa razy. Dwa razy wybuchowy proch. Czy my jesteśmy w stanie zrobić? No powinniśmy. Bo tej siarki trochę też złapaliśmy. Do tego. Potrzebujemy tych wzmacniaczy. Tylko gdzie je położyłem? Mnożnik tlenu, mnożnik ciśnienia, mnożnik ciepła. Chcemy zrobić to. Czy ja już mogę to zrobić? Mogę. Dwa kwiatki. Potrzebne mi były jeszcze dwa kwiaty. Kwiaty tutaj mieliśmy, tylko dzieliśmy tuska chyba, tak? Tak. Pierwo na razie nie potrzebuję, otóż jakieś glony były. Nawet spoko. Mnożnik tlenu... No jebnik znów w szapkach się porobił, tylko dlatego, bo tutaj jest za dużo tego. Troszeczkę przeceniłem swoje siły pod tym względem. Widzę, że też woda się zbiera. Woda się przyda. Nie, czemu ty mi tuska zabrałeś? Odejmie tuska. Odejmie tuska. I wodę też jedną. Tak, żeby była. Dobra, idziemy stworzyć tamto gówno. Tylko jeszcze zobaczmy, czy się pozbierały glony, czy potworzyły i się potworzyły, więc... To też bym wolał już mieć, wiecie, gotowe do następnego rośnięcia. W szczególności te glony się naprawdę przydadzą. Tych glonów nigdy nie będzie dla nas dość. Tak samo, jeżeli chodzi o wytwarzanie gazu, czyli tego metanu. Tak, to był metan? Czy po prostu wytwarzanie gazu? Chyba tylko wytwarzanie gazu. No mniejsza większość. Również będziemy musieli sobie tu gdzieś porobić tych maszynek. Myślę, że tam, gdzie był wcześniejszy nasz ekstraktor ciśnienia, czy trafomasy ciśnienia, myślę, że nawet spoko. O! I sobie w tym miejscu. Dobra, jak to współczynnik? 40... nie. 459. No dobra, jest różnica. 500%. 500%.
Różnica jest. Widać, że ta formacja też delikatnie ruszyła. Weźmy jeszcze te kwiatki tu. Niech ten tlen się robi, niech ta biomasa się robi. Tego nie przyspieszymy. Tu, tu, tu. I lecimy po nasioneczka. Lecimy po nasioneczka. I z tego co widzę, chyba zeolit zaczął nam rosnąć. I zaczął nam rosnąć zeolit. To jest bardzo dobra wiadomość. I to oznacza, że również tutaj chyba nam się liana pokazała. Chyba. O, nie, jeszcze się nie pokazała. I dopóki rośliny się nie wytworzą, to jeszcze tutaj liany nie będzie. Okej. Okay. Ogólnie ta mapa się zmienia. I to dosyć mocno się zmienia. To, że my widzimy, że się, nie wiem, tam delikatnie zazielenia wszystko, czy woda się podnosi, to jest jedno. Ale oprócz tego, mamy również potem dostęp do różnych innych miejsc. Na przykład właśnie za pomocą jakiejś pseudodrabiny, która nam wyrośnie wręcz sama z siebie, czyli liana. A kończąc na przykład po różne przejścia, które nam się dzięki tej transformacji po prostu utworzą. Mosty, nie mosty, znaczy mosty może nie. Jakieś konstrukcje skalne nawet. Nawet konstrukcje skalne. Dzień dobry. I tak, o tutaj bakłażanów jest od zarąbania. Widać, że gra wiedziała, o co chodzi. Tu bakłażanów jest od zarąbania, bryłki. Myślę, że dynia na razie nie jest mi stricte potrzebna. Na razie tego nie będę brał. Możemy zjeść. To możemy zjeść. Grzyby sobie weźmy. Nasiona nulne. Nie. Jak tu jesteśmy, to może to weźmy. 300, 150, 300, 300. Lir mi będzie potrzebny. To może mi być potrzebne. 300, 150. No to już nulnym to dowalmy. Nulnym dowalmy. Zobaczymy przy okazji za chwilę, jak wrócimy do bazy, możemy sobie zrobić kolejne upgrade'y. Bo nie powiem, że już delikatnie poruszamy się zbyt wolno jak na nasze potrzeby. Chciałbym troszeczkę szybciej się poruszać. Rakieta rozsiewająca nasiona. To na biomasę pewnie. I poziom nawodnienia to nie przeszkadza. Mieliśmy jeszcze iść tutaj. Jak się zastanawiam, czy by teraz nie pójść, no ale... Zaczęliśmy tą terraformację. Zaczęliśmy tą terraformację. Nie powiem, bo no, zaczynam się dobrze bawić przy tym. Poniekąd. Chciałbym jak najszybciej ogarnąć sobie tą wiertnicę P2, żeby zacząć sobie ten osm również wydobywać. Bez osmu będzie problem. W tej chwili się przeblokowaliśmy, jeżeli chodzi o wiertnicę. Tyle co mogliśmy zrobić, to już zrobiliśmy i dupa. Teraz sobie tu polecimy. Siedzimy sobie bakłaziany. Bakłaziany, bo to będzie naprawdę bardzo, bardzo potrzebne w dalszym etapie na te cholerne Jezu, słowa mi zabrakło. Mam ubogie słownictwo. Na nawóz. Na nawóz tam to będzie bardzo potrzebne. Wodę zbieramy, wody też oczywiście zrobimy sobie więcej. Też sobie zrobimy tej wody więcej, napijmy się w ogóle. No i nie wiem, czy trochę nie przesadziłem z tymi bakłażanami. Nie wiem, czy trochę nie przesadziłem. Może nie. Sobie to wsadzimy tu, ten bioplastik akurat to nie jest miejsce na bioplastik. Możemy zrobić sobie z bakłażana chyba nawet już w tej chwili nawóz w P1. C. Nawet dwa. No i zabrakło nam właśnie tych cholernych bakłażanów. Próbki bakterii również możemy zrobić. Zobaczmy, jak to wygląda. Mamy w tej chwili plecak odrzutowy P2. Mamy do dyspozycji P3, no ale jest potrzebny 8. I również tutaj to moglibyśmy zrobić. Moglibyśmy to zrobić, tylko... Tylko. Nie mamy 8. Nie mamy cholera 8. Czy mamy plecak P5? Mamy P5.
Może tutaj na przykład jakaś szybkość wydobycia by się przydała? Będzie tu 8 potrzebne. 8 i 8. Microchip mapa. Bierę. To my nie mamy chyba tej mapy dostępnej. Brak satelity na orbicie. Wyślij w kosmos rakietę mapującą, aby odebrać sygnał. No to już wiem, co my dzisiaj zrobimy. Kwarc blazarny. Tego też nie mamy. Latarka P2. Jest lepsza latarka, no pewnie. Filtr menu konstrukcji. Dają, to bierę. Kompas. To też by się przydało zrobić. To też jest potrzebne. Mikrochip wydobycia. Czy my w ogóle mamy mikrochip? Mamy P4, czyli mamy maksymalny w tej chwili. Manipulator DNA. Świetnie. Przypinanie schematów P2. Brakuje 8. Do P1 też brakuje 8. Zgaduję, że do wszystkiego. W ogóle to P3 mamy. Mamy P2 pewnie. Ja. Brakuje tylko wybuchowego prochu, który możemy stworzyć. Zawsze będziemy szybciej już się poruszać. Zapomniałem po prostu inwestować w siebie. Nie wiem, czy jest szybciej? No nie wiem. Nie mam pojęcia. Ty mi powiedzcie. No i mamy i kompas i wszystko. Świetnie. Bardzo mi się to podoba. Mamy już nawet florę. Teraz idziemy już w drzewa. Jak widać. Tylko tak. Tylko tak. Chciałbym mieć od razu tu sobie już schematik do tego odblokowywania. Ten schemat chyba gdzieś tu jest. Albo i nie ma. Albo i nie ma. Gdzieś mi zaginął. Jak to wygląda? Ciśnienie. Ekstraktor 364. Dzisiaj chyba tego już nie zrobimy, ale być może. Dałoby radę to zrobić w następnym odcinku. W ogóle zobaczcie, że zbliżamy się powoli już do prętu nadstopu. I ten pręt nadstopu jeszcze chyba nawet dzisiaj nam się uda zrobić. A wiecie, co to oznacza? Teleporty. W końcu będziemy mieć normalne teleporty. Jak mi tego kurde brakuje. No ale dobra. Żeby nie być gołosłownym, ja bym poszedł jeszcze zobaczyć. Wow! Ale tu dziwnie się zrobiło. Różowo? Ja bym zobaczył satelitę mapującą. Gdzie to jest? Wciągające asteroidy to nie. Rozświetlające nasiona też nie. GPS. Zapewnia geolokalizację na ekranie mapowania. GPS P2 też byśmy mogli zrobić. P3 jeszcze niestety nie. I P4, no, będziemy mogli zrobić. Rakieta mapująca, to jest to. Pozwala wyświetlać ważne miejsca na mapie. Tego nie mamy. Rakieta wizualizująca drony. Wyświetla drony na ekranie mapowania. No to nie możemy zrobić, cholercie. Yes. No dobra, zróbmy to. Tylko rozumiem, że muszę mikrochip wyciągnąć. I... lecę z tobą! Nie poleciałem z nią. O, jednak się da. Jest tu ważne miejsce na mapie, dopiero potem możemy. Na razie mam taki lekki, mały zoom, który nam wyświetla to wszystko. GPS P2 nam wyświetli jeszcze więcej. I tak dalej, i tak dalej. Czyli potrzebujemy 2 mikrochipów kompasu. To też się da zrobić, czyli zrobimy 3 nawet. 1 dla mnie i 2 dla rakiety. Pręt nadstopu. Kochani, w końcu to mamy. Mamy to. Mamy, kurde, to. Mamy teleport, ale nie mamy 8. O, matko boska. Ale się zeźliłem. Wszędzie ten cholerny 8. Nawet tego nie zapomniałem dzisiaj zrobić. Musimy to zrobić. I od razu też ekran transmisyjny. Na razie nie będzie to tu. Nadasta wiadomości Sentinel Corp. W ogóle tu mamy LAN i różne. Postanowiłeś zamienić twój wyrok na ekstradycję.
Aby uwolnić się od wszystkich ciążących na tobie zarzutów, musisz dokonać pełnej terraformacji tej planety. Nasze czujniki będą systematycznie badać twoje postępy, a ty będziesz otrzymywać wymagane schematy. Pod żadnym pozorem nie kontaktuj się z Sentinel Corp. Jeśli nasze czujniki nie wykryją żadnych postępów związanych z procesem terraformacji, zostaniesz uznany za zaginionego, jednak zarzuty nie zostaną wycofane. Nie możesz roślić sobie praw własności do czegokolwiek na planecie. Aby podnieść współczynnik terraformacji, możesz korzystać wyłącznie z zasobów znalezionych na planecie. Nie możesz opuścić planety, dopóki proces terraformowania nie dobiegnie końca. Okej. Okay. Nadasa wiadomości Xiaodan. Wysłaliście mnie tu na śmierć. Wiedzieliście, że nic z tego nie będzie. Macie wszystko w dupie, zależy wam tylko na zysku i kolonizacji. Ten, kto uznał, że to dobry pomysł, niech smaży się w piekle. Przebaczenie nigdy nie wchodziło w grę. Niech cię szlak, Sentinel Corp. Iklas. Nasz statek z nieznanych przyczyn rozbił się na tej planecie. W momencie uderzenia zaginęło wielu członków załogi. Niektórzy z nas zmarli na powierzchni. Zostałem tylko ja. Próbowałem przeżyć, ale to miejsce jest zbyt nieprzyjazne. Jest ze mną coraz gorzej. Po raz ostatni wchodzę z zewnątrz, aby znaleźć choć odrobinę wody. Ekstraktor rudy P2. Zaraz sobie to doczytamy do końca. P2 potrzebuje 3 osmów. To dużo. Ale. Jestem nawet skłonny zniszczyć resztę. Zresztą widzę, że chyba nam to nawet zamieniło P1 na P2, bo nie widzę tu sztuk ekstraktorów. Bo tylko i wyłącznie P2, tak? Widzicie? Bo ja nie widzę. P1 już nie widzę. Tak samo tutaj. Filtr menu konstrukcji. No tak, to działa w ten sposób. To fajne. Naprawdę bardzo fajne. Dobra, jeszcze przed końcem odcinka, bo widzę, że już niestety się zbliżamy do tego momentu. Nie zrobię nic, bo nie mam kurwa aluminium. Zabijcie mnie. Zabijcie mnie, bo ja normalnie czasem palę takie lamy rotoszok. Tam się glonów tutaj nazbiera. Otrzymano nową wiadomość, którą sobie zaraz przeczytamy. Rakieta roślinna. Więcej rzeczy, więcej musisz. Więcej. Dobra, szybka skrzynka. Musimy zdobyć 8. Tak naprawdę dwie rzeczy, które będziemy musieli tutaj jak najszybciej zrobić, to tak. 8 tutaj, aluminium tutaj, iryt tutaj i uran tam, tu. To będzie priorytet, który będzie niestety, ale tutaj wymagany dla nas. To możemy wrzucić, tylko żeby nie wrzucić tego prętu. To możemy rozłożyć. Musimy dwa niestety rozłożyć. Niestety dwa musimy rozłożyć, bo jeden nie wystarczy. Wolę się pozbyć trochę surowców bazowych niż czegokolwiek stamtąd. Wiecie, ja to muszę robić delikatnie. Bo ja sobie sam nie ufam. Jak ja sobie kurwa nie ufam, to tylko ja wiem. Napijmy się wody. Dobra, i tak. Potrzebujemy zrobić... widzę, że teleporter też już tu jest. Ekstraktor rudy P2. Idziemy wpierw zrobić to na 8. Bo 8 nam pozwoli po pierwsze zregenerować sobie tutaj to. No i zrobić kolejne konstrukcje. Dopiero potem pójdziemy zrobić to na aluminium. Wiecie, tak naprawdę potem to już nie będzie mnie na to obchodzić, czy 8 będzie tu, tam, czy gdziekolwiek. Ważne to, żebyśmy mieli jak tam się dostać. A dzięki teleporterowi nie będzie z tym żadnego problemu. Dobra, i gdzieś jaskinia była tu, prawda? Si. Czy 8 się tu regeneruje? Tak, ej, ten 8 się regeneruje. Niepotrzebnie nam rozwalałem wszystko. Dobra, i zobaczmy, czy to zadziała. Czy ja tu będę miał wydobywanie 8? Kurwa. Ja mam jakiegoś dzisiaj pecha, naprawdę. Nie mam ani prętu nad stopu, ani nic. No, po prostu dramat. No, Krywinów, czemu to jeszcze nie topnieje? Jak nie sraczka, to urok. Jak nie prąd, to co innego. Dobrze, to w miarę blisko.
Dobrze, to w miarę blisko. Moi drodzy, ale myślę, że dzisiaj sobie tutaj zakończymy. W następnym odcinku zrobimy sobie oczywiście kolejny prąd. Kolejny prąd proszek wybuchowy. A i siarka będzie potrzebna. Bo tej siarki nam też już, no właśnie, brakuje. To ostatni prąd, jaki będziemy mieli w ogóle tutaj. Jak nam zabraknie, to już jest lipa. To już jest mega lipa wtedy. Dobra, ruszyło. Dobra, chodźmy, zobaczymy jeszcze ten osm tam będzie się wydobywał, bo jestem sam ciekaw, czy to tak działa. Bo być może i też ten uran tam się wydobywa. Też mieliśmy sprawdzić i nie sprawdziliśmy. Widzicie, to jestem głupi. Mogłbym zrobić sobie tą pałkę ze stópek. Postawić tu już teleporter. Ale oczywiście tego nie zrobiłem. No i dobra, zrobię to poza odcinkiem może. Wydawał mi się to osm. I teraz też tego osmu nie omijam zbytnio. I tak, wydobywa się osm, czyli na wiertnicy P3 dopiero wydobywa nam się surowiec, jaki chcemy. Tylko i wyłącznie. Wydobywa rzadszą rudę z ziemi, no właśnie. Rzadszą rudę wydobywa. Dobra. Moi drodzy, to było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i o samym filmu. Grał do was Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Planet Crafter. Trzymajcie się, no i co? Hej, hej!